Witam ponownie, po tej stronie Darokar, a dzisiaj, jak widać, jazda spotterem, light tankiem, francuskim L Mac AMX. Jest to, jak widać, bardzo, naprawdę bardzo malutki czołg. Prawdopodobnie jeden z najmniejszych. Ma niestety, nie ma obrotowej wieży, co jest niestety jego dużym, dużym minusem. Postaram się już na początku jak najszybciej jechać i wyspotować jak najwięcej czołgów. Jego zadaniem to jest właśnie przede wszystkim jako spotter nie jechać na pałę, na chama, chociaż właśnie to jest głównie zadaniem spottera, ale starać się jechać tak agresywnie i sprytnie, żeby wyspotować jak najwięcej czołgów wroga, przy tym nie zginąć. Nie wiem, czy uda mi się tutaj przeżyć tą serię, ponieważ spotterami nie cierpię dziś i no nie potrafię, ale spróbujemy po prostu. Staram się tutaj wyspotować jak najwięcej. Lewa krawędź, na pewno jeszcze czołgi wroga się nie pojawiły, więc postaram się tutaj na początku spotować tą stronę najbardziej jak się da. Oczywiście wykorzystuję to, że mój czołg jest naprawdę płaski, jak naleśnik, w dosłownym znaczeniu tego słowa. Nie ma czołgu wroga, przynajmniej nie wyspotowałem, jak na razie nie wiem czemu, lecz oni mnie wyspotowali. Bardzo dobrze, to znaczy, że ta linia jest już czysta całkowicie. Niestety widzę, że tutaj mam problem ze spotowaniem, nie wiem dlaczego, ale o, jak widać, mamy tu już PZ-kę, czwórkę. Nie wiem, czemu nasze czołgi nie oddają żadnego ognia, nie strzelają ani nic nie robią, tak w skrócie mówiąc. Ale jak widać, nie zdecydowały się, żeby oddawać ostrzał. T-52 oczywiście pięknie wjechał. Jest to T-52, jest to najszybszy z najszybszych po prostu czołgów, jeśli chodzi o spotterów. Nie jest najmniejszy, ale jego prędkość jest po prostu tak oszałamiająca, że jest właściwie niezniszczalny. No jak widzę, jest tutaj po prostu strona bardzo źle kryta, ponieważ z automatu zawsze ustawiają się tutaj tank destroyery w tym krzaczku tam, jak widać. Ale niestety to nic nie da, bo mamy tu do czynienia z siłami wroga, które niestety są nieobstawiane, więc spróbujemy po prostu troszeczkę zmienić pozycję i pojechać po prostu w inne miejsce. Niestety zależy też od mapy i ukształtowania terenu, ponieważ spotter, ja bym powiedział, że to jest jedna z najtrudniejszych klas. Po prostu pancerza nie ma w ogóle, no i charakteryzuje się tym, że po prostu no, nie ma sensu wyjeżdżać na czołgi wroga, po prostu starać się kryć najbardziej jak się da. Starać się wyspotować też najwięcej jak się da. Niestety, jak widać, no, no nie udaje mi się tutaj po prostu to, no ale staram się jak mogę po prostu. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ogólnie te czołgi charakteryzują się tym, że o, mamy tutaj spottera. Niestety zachowuje się jak tank destroyer, ten spotter, co bardzo mi się nie podoba. Jestem zaskoczony po kupnie tego czołgu, że po prostu on w ten sposób się zachowuje. Ale no jak widać, to ma na celu jakiś głębszy cel widocznie. Więc jego zadanie to jest właściwie tylko sam spotting. Możliwe, że dlatego, że jest taki mały, nie mamy tutaj wyboru za bardzo. Ale no, postaramy się jakoś to wygrać. Zobaczymy. Sam mój spotting był raczej mało efektywny. Nie za bardzo przydałem się tutaj. Ale zobaczyliście przynajmniej, jak się taki czołg zachowuje. Przede wszystkim prędkość jego maksymalna na prostym, równym terenie zwykle jest naprawdę wysoka. Ten czołg się, jak widać, charakteryzuje też tym, że jest po prostu niesamowicie mały. Więc ten czołg na pełnym gazie, na prostym, jakimś w miarę dobrym terenie, jest po prostu nietrafialny, nie da się go właściwie trafić. No i jak widać, właśnie przyspieszenie, prędkość maksymalna. Teraz spróbujemy się jakoś nim troszeczkę rozpędzić. Niestety 60, no prawie 60 udało mi się w tym momencie 60 dobić. No jest to trochę nierealistyczne według mnie, bo no to jest niestety duża prędkość na jak na tak stary okres czasu, jakim te czołgi po prostu dysponowały. No ale nic, spróbujemy po prostu, widzę, że już to wygrywamy, już to wygraliśmy na 100%.
Tutaj mamy, jak widać, czołowroga, który próbuje coś zrobić. Spróbuję troszeczkę go dojechać. O, troszeczkę się udało. Niestety nie udało mi się pokazać zbytnio udanego spottingu, ale przede wszystkim nie dawać się na strzał, nie jechać od razu na pałę na bazę wroga, bo to bardzo rzadko się udaje, chociaż bardzo często spotyka się ludzi, którzy naprawdę celnością nie grzeszą i można przejechać między takimi osobami, ale ja osobiście preferuję bardziej spotowanie pod nasze czołgi niż jechanie i po prostu zginięcie jak najszybciej się da. Więc podsumowując, spotter jest to już naprawdę tylko dla tych, którzy naprawdę lubią czołgi w stylu jeździć, krążyć, ścigać się i unikać pocisków wroga. No i można powiedzieć, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Podsumowując, jeśli ktoś chce się pościgać, polecam taki czołg. Można porobić różne slalomiki i podspotować oczywiście, bo to jest jego głównym zadaniem, czołgi wroga. Pozdrawiam i do zobaczenia.